Witam wszystkich serdecznie w nowym filmie, w którym pokażę Wam, jaki sprzęt zabieram ze sobą w podróż do Meksyku, Kolumbii i Panamy. Sprzęt ten ma posłużyć mi do stworzenia materiału na mój kanał YouTube. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać miniserię podróżniczo-fotograficzną oraz trochę materiału. Na moje social media, czyli głównie na Instagram. Niektóre nazwy będę wymagał po swojemu, tak jak w przypadku firmy tego plecaka. Jest to Lowe Pro, model ProTactic BP450 AW2. Jest to dosyć duży plecak. Ja używam go jako bagażu podręcznego i na spokojnie to wszystko, co mam tutaj na stole, się tam zmieści. A nawet zostanie jeszcze trochę miejsca. Używam tego plecaka już chyba dwa lata. Jestem bardzo zadowolony, jest on idealny na podróże. Jeśli tylko odpowiada Wam jego wielkość, a jest też mniejszy model, no to szczerze polecam, bo jest bardzo wytrzymały, ma dużo przegródek, można tam napakować naprawdę dużo sprzętu. Oczywiście biorę ze sobą aparat. Jest to moje Sony A74, którym akurat nagrywam materiał. A tutaj stoi mój backup, jest to A73, 7 którego prawdopodobnie nie wezmę, ale wezmę podpięty do niego obiektyw Tamron 2875. Jeśli chodzi o ten obiektyw, to używam go non-stop. Zdejmuję go praktycznie tylko do sesji portretowych, wtedy używam Sigmy 85 i 14 których zdecydowałem się nie brać ze sobą, no bo nie mogę wziąć wszystkiego, ogranicza mnie trochę waga i pojemność bagażu. Podczas tego wyjazdu staram się stawiać na uniwersalność, a że chcę nagrać trochę wideo, zrobić trochę zdjęć, to myślę, że te zoomy, które tutaj mam, będą mi bardziej przydatne niż, niż te sigmy. Dlatego biorę ze sobą Tamrona 28-75 70, 180 i Sony 1635 ze światłem F4, którym prawdopodobnie będę nagrywał materiały do vloga. Oprócz tego biorę ze sobą dwa drony. Jeden z nich to DJI Mini 4 Pro. Szczerze mówiąc, jeszcze go nie używałem, ale tylko dlatego, że mam też Mavica trójkę. Kupiłem go specjalnie pod podróżę, żeby zaoszczędzić trochę miejsca, a poza tym możliwość zmiany kamery z horyzontalnej na wertykalną jest w tych czasach bardzo przydatna ze względu na tworzenie materiału pod social media. Więc w ciemno wiem, że jest to trafiony zakup. Oprócz tego biorę ze sobą awatę, myślę, że będę w, przez kilka dni w fajnym miejscu w Kolumbii, gdzie będę mógł polatać, dlatego zdecydowałem się przeznaczyć trochę miejsca właśnie na drona FPV. Jeśli chodzi o dźwięk, to biorę ze sobą dwa mikrofony, Rode NTG. Oraz RODE Wireless Go 2, i z nich będę korzystał, w zależności od potrzeb. Moje spacery fotograficzne, tak jak mówiłem w ostatnim filmie, nagrywać będę przy pomocy Insta 360 Go 3. Tego będę używał do tworzenia wszystkich części z materiałami POV. Zdecydowałem się nie brać ze sobą statywu, dlatego żeby zaoszczędzić trochę miejsca, a zresztą jeszcze nigdy nie latałem ze statywem, dlatego że mamy dużo lotów. Nie wiem, czy we wszystkich liniach lotniczych statyw tak bezproblemowo przejdzie ale biorę ze sobą Mantis Poda do, właśnie do nagrywania części vlogowych Mam nadzieję, że uda mi się go wykorzystać po prostu jako statyw Biorę ze sobą również swojego iPada Jest to stary iPad, nie wiem, chyba 2020 Będę go używał również do zgrywania materiału Mam tu czytnik kart, wezmę ze sobą też adapter Każdego dnia materiał z, z drona i z aparatu zgrywam sobie po prostu na, na tego tableta Później na dysk SSD uploaduję na Dropboxa. Wtedy mam pewność, że nawet jakby w razie W się coś wydarzyło, no to tego materiału nie stracę. Do tego mam taką klawiaturkę do tabletu jakąś budżetową, najtańszą, która się przydaje w samolocie, jak oglądamy filmy. Mam już ściągnięte trochę seriali i parę filmów na tableta na podróż. Jeśli musiałbym trochę popracować, no to klawiaturka wiadomo jest bardzo przydatna. Oprócz tego mam ze sobą filtry MD do aparatu firmy Freewell, a do drona KNDF. Zestaw do czyszczenia matrycy oraz obiektywów. Airpods do słuchania muzyki w samolocie. Może zrobienia jakiegoś szybkiego montażu, który mogę zrobić na tablecie, chociaż nie planuję tego. Chcę zmontować cały materiał po powrocie. Powerbanki, mam takie trzy, dosyć pojemne. Pasek do aparatu. No i Nintendo Switch. Do pogrania trochę w samolocie, bo dużo lotów nas czeka. Właśnie się ściągają jakieś gierki, są teraz fajne promocje. Także na pewno sobie trochę pogram. No i oczywiście głośnik, taki mały JBL'a. Żeby sobie posłuchać muzy na plaży, czy, czy gdzieś tam w hotelu, czy w apartamencie. Zawsze się przydaje. No i to jest generalnie wszystko, co zamierzam ze sobą zabrać. Także zapraszam do mnie na Instagram. Tam będę wrzucał trochę historii i zdjęć. Na bieżąco zobaczycie, gdzie akurat jestem. A po powrocie zapraszam do oglądania tej miniserii podróżniczej. Trzymajcie się i pozdrawiam.